Czyżby wyróżnienie samego apostoła Piotra? Kościół katolicki, uzasadniając prymat apostoła Piotra, naucza, że klucze Królestwa Niebieskiego powierzone zostały wyłącznie apostołowi Piotrowi. Ale czyż można na tej podstawie stwierdzić, że tylko apostoł Piotr posiadał znajomość Pisma Świętego i możność głoszenia zawartych w nim prawd lub prawo udzielania tego innym, że on tylko dzierżył klucze zrozumienia, otwierając lub zamykając niebo, podczas gdy inni apostołowie pozbawieni byli tej znajomości i możności głoszenia Ewangelii? Wniosek taki byłby zbyt daleko idący. Treść Nowego Testamentu świadczy, że Piotrowa znajomość woli Bożej nie zawsze była najlepszą, a jego autorytet jedyny. Dowodem, iż wszyscy apostołowie otrzymali jednakowy przywilej rozumienia Słowa Bożego, jest udzielenie im wszystkim pełni Ducha Świętego, który zgodnie z obietnicą spoczął na nich w czasie Pięćdziesiątnicy. Jeszcze przed wniebowstąpieniem Pana otrzymali oni szczególną łaskę pojmowania spraw Bożych, o czym czytamy. Potem rzekł do nich: oto jest to, co wam mówiłem, przebywając jeszcze z wami. Potrzeba, aby się spełniło wszystko, co jest napisane o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił im umysł tak, że mogli zrozumieć pisma. Nie jest napisane, że Pan Jezus rozjaśnił umysł wyłącznie apostoła Piotra. Niesłuszne jest także twierdzenie, że jedynie apostoł Piotr otrzymał prawo nauczania religii, ponieważ prawo to otrzymali wszyscy apostołowie, co wynika ze słów Chrystusa. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je chować wszystko, cokolwiek wam przekazałem. Źródłem apostolskiego upoważnienia do głoszenia Ewangelii nie była władza apostoła Piotra, jako na przykład arcypasterza, lecz Chrystusa. Nie przelał więc Jezus na Piotra pełni najwyższej władzy nauczycielskiej, by ten przekazywał ją innym, lecz udzielił jej wszystkim apostołom w równej mierze. Nie można się wreszcie zgodzić z opinią, że wyłącznie apostoł Piotr miał być najwyższym nauczycielem religii i nieomylnym tłumaczem prawd wiary, gdyż Duch Święty miał wszystkich bez wyjątku apostołów nauczyć wszystkiego, przypomnieć im wszystko i wprowadzić ich do wszelkiej prawdy oraz oznajmić im rzeczy, które mają nastąpić, a nie jedynie apostoła Piotra. Utrzymywanie, że przywilej kluczy otrzymał wyłącznie apostoł Piotr, nie odpowiada rzeczywistości i duchowi Ewangelii. Przywilej ten nadany został wszystkim apostołom. Obietnica udzielona Piotrowi łączyła się z jego wiekiem, z wielkim wyznaniem. Mimo porywczego, chwiejnego i wpływowego charakteru, najmniej kwalifikującego tego szczerego apostoła na nauczyciela wiary, Jezus przeobiecał mu tę godność. Umiłowanie prawdy i moc Ducha Świętego czynią cuda. Apostoł, wyznając wiarę w bóstwo Chrystusa, znajdował się pod bezpośrednim wpływem boskiego objawienia. Było to okolicznością decydującą w przyszłym rozwoju osobowości Piotra, wskazującą możliwość godnego piastowania wraz z innymi apostołami przywileju kluczy oraz wspólnego tworzenia podwalin Kościoła Chrystusowego. Obietnica udzielona apostołowi Piotrowi nie pozbawiała pozostałych apostołów podobnego przywileju. Nie stanowiła żadnego wyróżnienia, gdyż przywilej kluczy otrzymali, jak widać, wszyscy apostołowie. Klucze Królestwa Niebieskiego w Kościele Apostolskim. Kto i w jaki sposób władał w Kościele Apostolskim kluczami Królestwa Niebieskiego? Bez wątpienia posługiwał się nimi Piotr. Po nawróceniu Bóg użył go do wykonania zaszczytnej służby w dziele Ewangelii. Dzięki jego usłudze apostolskiej przed wieloma ludźmi otwarte zostały bramy Królestwa Niebieskiego. Niebywałe sukcesy osiągnął apostoł Piotr, zwłaszcza podczas Pięćdziesiątnicy, gdy tysięczna rzesza wyznawców mozaizmu przyjęła Chrystusa. Głosząc Jezusa, okazał zadziwiającą znajomość Pisma Świętego i woli przedwiecznego. Przed słuchaczami roztoczył doniosłe
proroctwa mesjańskie, zwracając uwagę na konieczność wiary w Zbawiciela ukrzyżowanego przez Żydów. Lud wstrząśnięty do głębi słowami Piotra pyta o drogę zbawienia. Wówczas przywilejem jego było wskazanie mu jej: czyńcie pokutę, niech każdy z was przyjmie chrzest na imię Jezusa Chrystusa. Wówczas uzyskacie odpuszczenie grzechów i otrzymacie dar Ducha Świętego. Apostoł Piotr stał się wiernym sługą Chrystusa oraz odważnym i dzielnym szafarzem prawdy. Słowo Boże głoszone przez niego prowadziło lud do zbawienia. Podobnie apostoł Piotr otworzył drzwi zbawienia Korneliuszowi i jego rodzinie, głosząc im wiary w Jezusa Chrystusa. Tym samym sposobem niósł ludziom zbawienie również apostoł Paweł. W swych licznych podróżach misyjnych głosił o Jezusie, otwierając drzwi łaski. Nikt nie może zaprzeczyć, że apostołowi temu przysługiwało prawo władania kluczami Królestwa Niebieskiego i że prawo to otrzymał od Chrystusa. Pismo Święte było podstawą jego nauki i działalności. W obliczu króla Agrypy złożył doniosłe oświadczenie: nie mówię nic, czego nie przepowiedzieli już prorocy i Mojżesz. Przed innym znów dostojnikiem wyznał: służę Bogu Ojcu moich wedle nauki, którą ani nazywają sektą. Wierzę we wszystko, co napisane jest w prawie i proroków i u proroków. Przez usługę wielkiego apostoła pogan rozchodziła się po ówczesnym świecie woń wiedzy Bożej. Kluczami Królestwa Niebieskiego posługiwali się w swej pracy wszyscy bez wyjątku apostołowie i upoważnieni przez nich współpracownicy. Posługiwał się nimi również Tymoteusz, wierny towarzysz Pawła, kierujący się jego wskazaniami. Zaklinam Cię w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, który sądzić będzie żywych i umarłych, na przyjście Jego i Królestwo Jego. Głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, karć, przyganiaj i upominaj, a zawsze z cierpliwością i chęcią pouczenia. Bo nadejdą czasy, kiedy ludzie nie potrafią już znieść zdrowej nauki, lecz wiedzeni własnymi namiętnościami i chciwi tego, co ucho łechce, wynajdą sobie mnóstwo nauczycieli i odwracając od prawdy do bajek się zwrócą. Napomnienie udzielone przez sędziwego Pawła młodemu kaznodziei winno być uważnie przestudiowane przez wszystkich nauczycieli religii. Przywilej kluczy Królestwa Niebieskiego jest bowiem przywilejem każdego nauczyciela wiary Chrystusowej, a służba Ewangelii stanowi najzaszczytniejsze dzieło, łączące się jednak z poważną odpowiedzialnością, ponieważ sługa Boży, dzierżący w swym ręku klucze Królestwa Niebieskiego, staje się sługą życia lub śmierci, jak świadczy apostoł Paweł. Bo jesteśmy Bogu miłą wonią Chrystusową wśród tych, którzy dostępują zbawienia i tych, którzy giną. Dla jednych wprawdzie wonią śmierci na śmierć, a dla drugich wonią życia na życie. Bo nie jesteśmy fałszerzami Słowa Bożego, jak wielu innych, ale w szczerości, jak z Boga i przed Bogiem, mówimy w Chrystusie. Zbawienie lub potępienie zależy oczywiście od osobistego stosunku kandydatów życia wiecznego wobec wieku i z tej prawdy objawionej w Piśmie Świętym. Niemniej zależy również od sposobu nauczenia jej oraz treści praw podawanych ku wierzeniu. O starotestamentowych nauczycielach religii Chrystus powiedział: biada wam uczonym w zakonie, wzięliście w posiadanie klucz zrozumienia, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, broniliście. Mając dostęp do wiedzy Bożej i dysponując autorytetem nauczycieli zakonu, odegrali najtragiczniejszą rolę w dziejach religii. Zamiast otwierać przed ludem wrota zbawienia, zamykali je. Sami nie wchodzili i drugim nie pozwalali. Czystą prawdę Słowa Bożego zastąpili nauczaniem i skrupulatnym przestrzeganiem ludzkich tradycji, czego Jezus nie omieszkał w sposób surowy napiętnować. Przykazania Boże zaniedbujecie, a trzymacie się skrupulatnie ludzkich tradycji. Doskonale potraficie pomijać przykazania Boże, aby tylko zachować swoją tradycję.
ten sposób przekreślacie przykazania Boże swoją tradycją, która dalej przekazujecie. Ten sposób postępowania zdyskredytował w ich w oczach Bożych i pozbawił przywileju kluczy Królestwa Niebieskiego, które przekazane zostały zwierzchnikom Kościoła Apostolskiego. Widocznie przywódcy mozaizmu z czasów Chrystusa nauczeni w piśmie i faryzeusze uważali, że przywilej kluczy udziela im najwyższej władzy w wydawaniu rozkazów, stawiania własnego zarządzania na równi ze Słowem Bożym, a nawet pomijania przykazań Bożych, aby tylko zachować swoją tradycję. Lecz mniemanie także było pomyłką o tragicznych skutkach. Stanowi to wymowne ostrzeżenie przed traktowaniem kluczy Królestwa Niebieskiego w charakterze najwyższej władzy. Sposób otwierania przez apostołów Królestwa Bożego przed ludźmi oraz zamykania go przed nimi przez nauczonych w piśmie i faryzeuszy wskazuje nie tylko na zależność urzędu nauczycielskiego od wierności wobec prawdy Bożej objawionej w Biblii, ale także na charakter samych kluczy, które oznaczają przywilej usługiwania Słowem Bożym, a nie najwyższą władzę wydawania rozkazów. Dlatego obraz kluczy Królestwa Niebieskiego nie potwierdza i potwierdzać nie może katolickiej nauki o Piotrowym prymacie. Apostoł Piotr jako absolutny zwierzchnik Kościoła. Trzecim symbolicznym wyrażeniem mającym wskazywać na prymat apostoła Piotra są według Kościoła słowa zapowiadające udzielania Piotrowi władzy związywania i rozwiązywania. Ksiądz Stanisław Bartynowski pisze, ażeby Piotr stał się rzeczywiście fundamentem Kościoła i wszystkim tegoż członkom bez wyjątku mógł otwierać naprawdę Królestwo Niebieskie. W tym celu musiał otrzymać odpowiednią władzę nad sumieniem swoich podwładnych, jako też i nad zarządem całego Kościoła na ziemi. Co ta władza miała w sobie zawierać i jakie skutki za sobą pociągać? To właśnie określił Chrystus w trzecim swoim symbolicznym wyrażeniu. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiesiech. Słowa związywać i rozwiązywać oznaczają najwyższą i niezawisłą władzę rządzenia z wszelkimi jej prerogatywami. Ponieważ ta władza była przez Chrystusa przyrzeczona Piotrowi, bez żadnego ograniczenia przeto odnosiła się do wszelkiego rodzaju więzów moralnych, którym sumienie człowieka może podlegać, a więc do więzów wypływających z przepisów prawa, z grzechu i kary zaj. Inaczej mówiąc, powyższe słowa Chrystusa przyrzekały Piotrowi najwyższą i nieograniczoną władzę stanowienia praw w Kościele i znoszenia ich odpuszczenia i zatrzymywania grzechu, wreszcie nakładania kar i zwalniania od nich. Z oświadczenia katolickiego apologety wynika, że słowa Chrystusa zapowiadały nieograniczone, niezawisłe i absolutne rządy apostoła Piotra nad Kościołem, przyrzekały nadanie mu najwyższej władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej oraz czyniły z niego monarchę Kościoła i władcę dusz ludzkich. Czyż można sobie wyobrazić większy zakres uprawnień? Tak olbrzymiej władzy nie posiadał, zdaje się, sam Chrystus, dla którego najwyższym prawem, a zarazem ograniczeniem była wola Ojca. Powiedział wszak, wstąpiłem z nieba nie na to, aby czynić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Nawet Pan Bóg ogranicza swój zakres działania wydanymi przez siebie prawami. Jest Bogiem nieodmiennym. Piotr natomiast miał posiąść władzę niezawisłą i nieograniczoną, mając moc dowolnie stanowić prawa i znosić je. Czyż przypadkowo teologia katolicka nieprzytomnie zapatrzona w prymat Piotra nie wpada tu w ten stan całkowitej utraty poczucia rzeczywistości i występujących w Słowie Bożym proporcji, skoro interpretuje wypowiedź Chrystusa w sposób tak bardzo rozszerzający? Jak można jakiemukolwiek człowiekowi nadać niezawisłą i nieograniczoną władzę w sprawach wiary i sumienia?
Jak można ustanowienie takiej władzy przypisywać Synowi Bożemu? Kościół interesuje się rzecz jasna stanowiskiem apostoła Piotra, co jest zrozumiałe, jeśli pragnie widzieć w nim pierwszego papieża z całym zakresem nieomylnej i nieograniczonej władzy późniejszych biskupów Rzymu. Ale okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku uczciwego liczenia się z faktami. Nie można dostosować interpretacji do z góry ustalonej tezy z pominięciem zasad biblijnej hermeneutyki nakazującej przy określaniu sensu wypowiedzi uwzględnianie bliższego i dalszego kontekstu. Upatrywanie w słowach Chrystusa najwyższej i nieograniczonej władzy apostoła Piotra jest nadawaniem tym słowom znaczenia, które nie leżało w intencji Chrystusa. Władza związywania i rozwiązywania. Przyrzeczenie udzielone apostołowi Piotrowi stanowiło bez wątpienia obietnicę nadania mu wysokich uprawnień w Kościele Chrystusowym, zbudowanym na Chrystusowej opoce. Że jednak władza ta nie miała być, podobnie jak godność kluczy Królestwa Niebieskiego, najwyższym i wyłącznym przywilejem Piotra, widać z wypowiedzi Chrystusa skierowanej do wszystkich apostołów i nadających ich uprawnienia identyczne. Zaprawdę powiadam wam, oświadczył Jezus, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebiesiech, a wszystko co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebiesiech. Władza apostoła Piotra nie różniła się niczym od władzy pozostałych apostołów. Zatem słowa Chrystusa nie mogą uchodzić za wyróżnienie Piotra lub zapowiedź jego prymatu. Na podstawie słów Chrystusa zawartych w Ewangelii Mateusza, rozdział 18, werset 15-18, łatwo ustalić istotę i zakres władzy związywania i rozwiązywania. Jak wynika z treści przytoczonych tekstów, dotyczyła ona kierowniczych uprawnień zwierzchności kościelnej, czuwających nad czystością wiary i obyczajów oraz pomyślnym rozwojem zwiastowania Ewangelii. Odnosiła się więc przede wszystkim do karności kościelnej, w szczególności zaś do przyjmowania i wyłączania członków. Decyzje wydane na jej podstawie kończyły tak zwane postępowanie upominawcze wobec błądzących. Dowodzą tego słowa Chrystusa. Jeżeli brat twój zgrzeszył przeciwko tobie, to idź i upomnij go w cztery oczy. Gdy cię usłucha, pozyskałeś brata swego. Jeżeli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby, żeby na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków cała sprawa została rozstrzygnięta. Jeżeli ich także nie chce usłuchać, powiedz to Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła usłuchać nie chce, niech ci będzie jako poganin i celnik. Bo we skutecznym trójstopniowym napomnieniu błądzącego przysługiwało Kościołowi, to jest ogółowi wiernych, danej gminie prawo ekskomuniki, czyli wyłączenia ze społeczności. Przysługiwało mu również prawo uwolnienia błądzącego od zarzutów, gdy ten przyjął napomnienie zgromadzenia i nawrócił się, albo ponownego przyjęcia, gdy po wyłączeniu i ponownym nawróceniu się błądzący zapragnął połączenia z Kościołem. W związku z tym właśnie Jezus udzielił prawa rozwiązywania i związywania. Uprawnienia apostołów, czyli zwierzchności kościelnej w zakresie dyscypliny kościelnej, nie były realizowane jednostkowo, indywidualnie, niezależnie od Kościoła eklezja, to jest zgromadzenia wiernych, lecz w łączności z nim i przez nie. Najwyższym ziemskim autorytetem w tych sprawach i jurysdykcji kościelnej jest sam Kościół jako społeczność wiernych. Indywidualne, niezawisłe i nieograniczone odpuszczanie lub zatrzymywanie grzechów, nakładanie kar lub zwalnianie od nich, wreszcie stanowienie praw i znoszenie ich było w Kościele apostolskim nie do przyjęcia. W tym właśnie znaczeniu uprawnienia związywania i rozwiązywania przysługiwać miały apostołowi Piotrowi, podobnie jak pozostałym apostołom, jako zwierzchnikom Kościoła, lecz nie stanowiły indywidualnej, niezależnej władzy. Prawo Boże przewyższa prawo ludzkie.
Władza Piotra nie mogła być nieograniczona. Wynika to także z tego, że najwyższym prawem obowiązującym Kościół zarówno zwierzchność, jak i wierność jest i pozostaje na wieki prawo Boga. Żaden autorytet ziemski nie został upoważniony do jego zmiany. Władzy takiej nie posiada zwierzchność kościelna indywidualnie, ani łącznie ze zgromadzeniem wiernych. Nie posiadali jej również poszczególni apostołowie. Uprawnienia nadane przez Chrystusa Piotrowi były ograniczone nie tylko przez obowiązujący w Kościele Apostolskim porządek pochodzący od Chrystusa, a dotyczący dyscypliny kościelnej, lecz także przez prawo Boże i nieodmienną naukę Zbawiciela, a przez ten już fakt nie mogły być nieograniczone. Jezus polecił: idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam nakazałem. Czyż apostoł Piotr był w stanie odmienić postanowienie mistrza, rozszerzyć je lub ograniczyć, uczyć czegoś więcej lub mniej, albo nauczać inaczej? Moc taka nie przysługiwała ani Piotrowi, ani którymukolwiek z apostołów. Nie przysługuje ona nikomu z ludzi. Ponad postanowieniami ludzkimi istnieją postanowienia Boże, z natury swej nieodmienne i obowiązujące bezwzględnie. Nieograniczona władza stanowienia praw w Kościele i znoszenia ich może przysługiwać wyłącznie Bogu. Przytoczone uwagi stanowią dostateczną rację przeciw katolickim poglądom na znaczenie słów Chrystusa dotyczących związywania i rozwiązywania. Teoria o Piotrze jako absolutnym zwierzchniku Kościoła jest bezpodstawna. Podobnie jak w przypadku kluczy Królestwa Niebieskiego, obiecana została Piotrowi godność współnauczania prawdy, tak i tym razem Chrystus, mówiąc o władzy związywania i rozwiązywania, przyrzekł mu godność współzwierzchnika założonego przez siebie Kościoła. Trzecie symboliczne wyrażenie nie wskazuje na Piotrowy prymat. Na prymat apostoła Piotra nie wskazują wszystkie trzy obrazy zapowiedzi prymatu: opoki, kluczy i władzy związywania i rozwiązywania. Obietnica Chrystusa obejmowała nadanie Piotrowi wysokich godności nauczyciela i zwierzchnika w Kościele Chrystusowym, lecz nie godności najwyższych, niezawisłych, nieograniczonych i jedynych przewyższających godności pozostałych apostołów, aby z mała Chrystusa i Boga. Nadanie prymatu. Kościół katolicki naucza, że nadanie prymatu nastąpiło przez zlecenie apostołowi Piotrowi pasienie czody. W uroczystym zleceniu pasienia baranków i owiec pisze ksiądz Bartynowski, a więc całej czody Chrystusowej, zawiera się poruczenie Piotrowi zwierzchniczego pasterstwa w Kościele, czyli tak zwanego prymatu. Niewątpliwie apostoł Piotr otrzymał wówczas prawo dalszego pasterzowania, lecz czy było ono nadanie mu prymatu, to sprawa wątpliwa. Kościół, powołując się chętnie na trzykrotne uroczyste zlecenie pasienia czody, zapomina jednak o trzykrotnym zaparciu się Piotra jako wydarzeniu, które pozbawiło go apostolskiej godności. Jeśli uwzględni się tę okoliczność, zlecenie pasterzowania nie będzie już więcej wskazywać na powierzenie Piotrowi prymatu, lecz przywrócenie utraconej godności apostolskiej. Postępowanie Zbawiciela wobec Piotra było całkowicie słuszne. Skoro nadal miał pozostawać w apostolskim gronie, musiał ponownie złożyć wyznanie wiary. Pytanie Jezusa skierowane do Piotra: miłujesz mnie? Choć pełne miłości brzmiało nutą nagany, a już na pewno nie było wyróżnieniem. Zrozumiał to rybak z Galilei, bowiem za trzecim razem zafrasował się. Innym przekonującym dowodem przeciw ustanowieniu prymatu Piotra jest rozmowa Jezusa z apostołem o Janie. Gdy w pewnym momencie apostoł Piotr zapytał Jezusa o los Jana: Panie, a co będzie z nim? Jezus odrzekł: co tobie do tego? Ty pójdź za mną.
Gdyby Jezus nadał Piotrowi zwierzchnią władzę nad ogółem wiernych, duchowych i świeckich i nad sumieniem swoich podwładnych, odpowiedź Jezusa byłaby co najmniej niewłaściwa. Któż bowiem bardziej niż Piotr jako najwyższy zwierzchnik Kościoła uprawniony był do interesowania się losem swoich podwładnych. Było to nie tylko jego prawem, lecz obowiązkiem. Uwagi powyższe dowodzą, że ponowne zlecenie pasterzowania nie oznaczało poruczenia Piotrowi zwierzchnego pasterstwa w Kościele, czyli godności przypisywanej mu przez Kościół rzymskokatolicki. Teoria o prymacie nie posiada autorytetu biblijnego. Słowa Chrystusa wypowiedziane w Cezarei Filipowej nie zapowiadały wyróżnienia Piotra w apostolskim gronie, a zdarzenie z nad jeziora Tyberiackiego nie urzeczywistniało tego wyróżnienia wedle opinii teologów rzymskich w kwestii prymatu.